Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lordaeron on the Aftermath i mam nadzieję, że tym razem będzie się podobać wam bardziej ze względu na to, że poprawiłem już kilka rzeczy, o których wspominaliście mi wcześniej i chcę w sumie spróbować to nagrać na zasadzie nagrywam do którejś minuty, przestaję, wrzucam odcinek, wy komentujecie, wy mówicie co jest ok, co jest nie ok. I wtedy nagrywam drugi odcinek, żeby cały czas na bieżąco mimo wszystko naprawiać błędy, a nie tak jak poprzednim razem, że nagrałem trzy odcinki, gdzie cały czas mówiliście mi o tym samym, a ja to nagrałem tak w jednym ciągu, o czym wspominałem, ale chyba i tak nikt nie słuchał. Dobrze. Mamy tutaj kolejną rozgrywkę, którą podesłał mi Altair, który w tym momencie, tak pamiętam o tobie, jesteś moim kolegą, tak znam cię, który podesłał właśnie mi demko, za co mu bardzo dziękuję. W tym momencie wrzucamy go. Bierze udział jako trolle. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych graczy, to zacznijmy od dołu, gdzie mamy Wedymina jako elfy, Foxyfnafpl jako Scourge, Rada Druidów jako Burning Legion, Pinchu jako Dalaran, Iceweather jako Krasnoludy. Mam nadzieję, że mu pójdzie tak dobrze jak poprzednim razem, albo lepiej nawet. Jeżeli chodzi o Kamatura, wciela się w rolę Hordy. O matko. Kenan Bacon jako Forsaken, Arkad 2012, Cult of the Damned, Suchy jako Silverhand, pewnie dlatego SH, no i Carpe Diem jako Dragonmaw Clan. No i zobaczymy, jak pójdzie naszym kochasiom ta rozgrywka. Ja mam nadzieję, że poprawiłem już swoją wiedzę na tyle, żeby nie wkurzać was tym, że nie wiem, co jak się nazywa, nie wiem, jakie są eventy i mam nadzieję, że teraz będę trochę bardziej ogarniał. Faktem, mogę nie pamiętać niektórych nazw ani czegoś tam. To zobaczymy w praktyce, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wam będzie się podobać, a wartość merytoryczna będzie na wyższym poziomie. No, oczywiście kamerka znajduje się w zupełnie innym miejscu, tak jak prosiliście. Mgła wojny została wyłączona, tak jak prosiliście, przez co widzimy, że tutaj wojska Forsaken znajduje się bardzo blisko. Kamerka nie będzie zasłaniała nam tutaj tabeli z ilością zajętych control pointsów. Wydaje mi się, że teraz to będzie w miarę sensownie. Dobra, wydaje mi się, że możemy puścić rozgrywkę w ruch, zobaczyć, jak to nasi zawodnicy dadzą sobie radę. Pod altem mam pokazanie pasków życia, więc nie będę musiał tego tam zaznaczać. No i ruszy swoim Kaltasem gdzieś w pizdu, gdzieś nie wiadomo gdzie. Zobaczymy, jak sobie nasz Wedymin poradzi. Wydaje mi się, że w pierwszych słowach swojego listu będzie chciał... Co? On będzie chciał ruszyć do Tol'barad? Chyba, że to jest jego współtowarzysz. Dobrze, jeżeli chodzi o eventy, to tak, co 30 sekund, jeżeli jednostki... jak wy się nazywacie? Blood Elfów nie znajdują się przy jakimś źródle energii, zaczynają zmieniać się we Wretched, czy tam Ratchet. Okej, tutaj została zasugerowana podróż do Sunwell, więc zobaczymy, jaką drogę sobie wybierze. To jeżeli o to chodzi. Tutaj widzimy jakieś poruszanie się jednostki Cult of the Damned, ruszają przez Eastern Plagues w kierunku... tutaj on się zbiera, czy co to robi? Chyba w tym momencie zbiera wszystkie jednostki. No, ale tak jak już mówiłem, tu mamy napisane, że jednostki Blood Elfów zmieniają się w Ratchet. Co 30 sekund jakaś się zmienia i jeżeli 30 jednostek zmieni się, ulegnie zamianie, wtedy cała nacja zmienia się w Ratchet, które mogą przejść na stronę Scourge lub Burning Legion. Tak przeczytałem i teraz nie jestem pewien, czy dobrze. A tutaj co się dzieje? Okej, Sylvanas wkroczyła do Lordaeron Palace, wybijając Burning Legion, a co dało za tym, zerwali swój pakt. Więc w tym momencie Sylvanas jest oddzielną jednostką, która będzie starała się rozpierdzielać wszystko na swojej drodze.
No i zobaczymy, jakie to pójdzie. Tak jak wcześniej wspominałem, widzimy, jak tutaj jednostki ruszyły. Zobaczmy, jak poszło naszym krasnoludom. Krasnoludy wybiły już jednostki Altaira wśród właśnie lodowych troli. Czy udało im się zająć Gnomergan? Jeszcze nie, ale pewnie niedługo to zrobią. Co się dzieje tutaj? Tutaj mamy Kil'jaeda, który czeka na przyzwanie. Różne tutaj budynki. O, coś tutaj się dzieje, jakaś walka nastąpiła. No oczywiście, to jest właśnie wspomniany wcześniej Ratched, którego trzeba niestety zabić. Dobra. O, widzę, że tutaj nastała walka z hordą. Horda zaczyna zmierzać w kierunku naszych przyjaciół krasnoludów, to znaczy moich przyjaciół krasnoludów, bo to bardzo lubię krasnoludy. Jeżeli Dalaran nie wesprze swojego sprzymierzeńca tutaj z tymi jednostkami, o czym bardzo często zapominają, to jest szansa, że krasnolud sobie z nimi nie poradzi. Oczywiście tego mu bardzo, bardzo nie życzę, ale musi zdawać sobie sprawę wraz ze swoim Magni Bronzebeardem, że zmierzając w tym momencie do Gnomergan, będą tracić coraz więcej jednostek, coraz więcej baz. Zobaczmy, jak tam u Falstada. Falstad sobie siedzi, nic nie robi. Ja osobiście, jak grywałem to Nacio, to zbierałem wszystkie te jednostki i zanosiłem je z powrotem do bazy głównej. No i to jest to, o czym mówiłem. Horda zaczyna powoli przemierzać w stronę naszego wojownika krasnoludzkiego i nie bardzo widzę to kolorowo. Czy jest on w stanie cokolwiek w tej chwili zrobić? Czy on rekrutuje jakieś jednostki? No tutaj nic nie rekrutuje, mamy 139 na 200. Widzimy zerowy przyrost, więc nic nie rekrutuje. Kto mi tutaj pinguje? Co tutaj jest pingowane? Aha! Kult od Dedem przygotuje się na atak na Silverhand, gdzie zdobędą Tirshand, które da im dużo, dużo możliwości. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj Datrona. Aha, nie, to nie o jego chodzi. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, coś co przeczytałem, że rycerze zostają zamienieni w Death Knightów i Paladyni również. Ale to w momencie, kiedy walczą ze Scourge, ale nie jestem pewien, czy tylko. Chociaż wydaje mi się, że może jednak tak. Dobra, rozbrzmiewa walka. Jak sobie tutaj radzą jednostki? No, Tirshand, fu. A, nie Tirshand, tylko Silverhand powoli dostaje srogie cięgi. Jednostki z lekka im padają. A ja przybliżyłem mapę i znowu nie wiem, co zrobiłem źle. No. Brawo ja. Nie wiem teraz, jak to cofnąć. I chyba zrobię tutaj krótkie cięcie, bo przeczytam sobie, jak sobie cofnąć. No, po tej jakże krótkiej przerwie, tak mimochodem zauważyłem, że krasnoludy z Rapik ruszyły w kierunku House of Baver. House of Barrow, sorry. No, a jesteśmy w momencie zanim. Scourge nie chra, mój sojusznik nie robi dosłownie nic. A no jesteśmy w momencie, zanim oni zaczęli ze sobą walczyć. No cóż, właśnie w tym momencie ruszyła ta cała kawalkada, zaczęła się walka. Niestety, ja nie znalazłem, niestety, nie znalazłem żadnego. Znaczy, znalazłem kamera haka, ale nie wiem, czemu mi nie działa. Próbowałem tam robić update'a, nic nie zmieniło. Dobra, ale zobaczmy, jak idzie walka właśnie o Tirshand. Póki co widzimy, że jednostki Silverhandu no, dostają troszkę w pierdziel. Kult of the Damned bardzo dobrze wyszedł z tej walki. No, niewielkie, naprawdę niewielkie straty, ale no tutaj już trochę lurują swojego przeciwnika, ale no, to są tylko jednostki szkieletów, więc tutaj nie ma zbyt wielkiego pola do popisu. Krasnoludy bardzo ładnie ruszyły w kierunku Barrow, czy też starego Skullmans. Bardzo ciekawie to teraz wygląda. Mam nadzieję, że ruszą w kierunku Andorhalu. Natomiast na północy jednostki. Kurczę, jak ty chłopie masz?
Wedymina, Wedymin, ruszają po Sunwell. I mam nadzieję, że w tym przypadku tak, mają, posiadają Avinas i Sens, które wrzucą do Sunwell, żeby ją odkazić, przez to przestaną zamieniać się w Ratchet. To jest bardzo dobrze. O, mają nawet Crown on Asteria, więc bardzo, bardzo fajnie. Przydaje mi się to przy kolejnych eventach. Co się dzieje tutaj? Tutaj zbudowali swoją bazę. Blood Elf zbudowała swoją bazę, bardzo fajnie. Jak wygląda sytuacja? Łomatko, bożko! Łomatko i córko! Deadmau Clan ruszył w kierunku właśnie krasnoludów i powoli niszczą kolejne ich przyczółki. Czy oni są sprzymierzeni z trollami i tymi? Nie wiem, ale to pewnie niedługo się dowiemy. Natomiast w kierunku Tyrskent zmierza bardzo, bardzo ogromna armia pełna plugastw i jednostek Scourge. Ale widzimy, że tutaj głównie skupiają się na jednostkach. O, jest Arthas, więc jest dobrze. Jest Arthas Menethil, więc jest bardzo, bardzo ciekawie. Dobra, zobaczmy, co tam nasz FNAF tutaj ogarnia, gdzie jest Anubarak. Anubarak nakurza sobie po Ażolny Rób. Znaczy w sumie chyba niedługo w kierunku Ażolny Rób pójdą. Bardzo dobrze by to było, gdyby zrobili to w miarę szybko. I później uważali na krasnoludy, które są w stanie zamknąć Ażolny Rób. Ale zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jednostki Hordy trzymają swoje jednostki w gotowości, w pogotowiu. Na północy terenów krasnoludzkich Deadmau Clan zdobywa powoli kolejne przyczółki. Tutaj mamy Grim Battle, które zostały już przejęte, a Morgrot rusza w kierunku kolejnego przyczółka Menethil's Harbor, które należy do krasnoludów. Jeżeli zdobędą Menethil's Harbor, prawdopodobnie uruchomi się jakiś event, którego niestety nie pamiętam. Niestety za mało, za dużo tego jest, żeby to wszystko spamiętać, ale naprawdę podziwiam twórców tej gry, którzy zrobili naprawdę kawał dobrej roboty. No i właśnie Anubarak rusza w kierunku Ażolny Rów, żeby je zdobyć i odprokować sobie Elder Nadoxa, który aktualnie jest ich przeciwnikiem, ale za chwilę to się wszystko zmieni. Dobra, a co tutaj się dzieje? Tutaj aktualnie nic się nie dzieje. Jakieś tam pojedyncze ataki, pojedyncze ciosy idą w Dead Home. A to nie jest coś, czym powinniśmy się martwić. A jak wygląda Tyrskent? Tyrskent jako tako jest wybronione. Tutaj na razie takie małe podjazdy ze strony Cult of the Damned i Scourge następują. Ale nie są zbytnio groźne. Co się dzieje w Ażolny Rób? Ażolny Rób jest zaraz będzie zdobyte. Natomiast krasnolud, właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Zdobył ratusz, zdobył właśnie kolejnego bohatera, którym jest, przypomnę sobie, z małą pomocą Bilgan Flamebeard, przy pomocy Brana Bronzebearda, który się znajduje właśnie tutaj. Jebany skaucik. No ale powoli ruszają właśnie w kierunku Ażolny Rób, co może się okazać bardzo, bardzo zgubne w tym momencie, gdyż większość wojsk znajduje się właśnie w środku i czeka tylko, aż krasnolud ruszy. A co się dzieje tutaj? Krasnoludzkie jednostki wraz z Falstadem zdobywają Strongguard. Więc bardzo ciekawie to się zapowiada. Jednostki Silverhandu idą ze wsparciem. Jak wygląda kwestia... o kurczę. Gdzie ja się znalazłem? Halo? Co to jest za miejsce? Aha, to jest tutaj. Właśnie. Harbor został zniszczony. Zobaczmy, co... Wow. Walka! Tutaj następuje walka, więc bardzo dziękuję wszystkim, że powiedzieliście, że mnie włączy tą mgłę wojny, bardzo przydatne. I jakże piękne 8 FPS się teraz uruchomiło. Jak wygląda sytuacja ze strony Silverhandu? Wszyscy bohaterowie póki co jeszcze żyją. Alexandros Morgraine jest... nie wiem gdzie jest, nie widzę go. Bardzo niedobrze mi z tym. Aleksandrosie! A, tu jesteś! Tutaj sobie popierdzielasz na swoim... tutaj jesteś na środku, a na koniu popierdziela Sidros Dathron. Dobra, nie wiem czy w ogóle mam czytać, jakie oni się nazywają, skoro tak nie lubicie mojego angielskiego. Natomiast Gary to sobie popierdziela w tej
i nazad, pomaga krasnoludom, więc jest to bardzo dobra współpraca. Tu jest walka, tutaj Cult of the Dam wraz z Scourge wbija do Tirshand. Bardzo ciężka sytuacja, jednostki oblężnicze starają się tutaj niszczyć wszystko dookoła, ale jest to coraz trudniejsze. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciężka sytuacja ze strony Tirshand. Tracą jednostki na pierwszej linii, niedługo będą mogły jednostki Scourge wejść do środka, co zapewni im całkowitą dominację nad tym przyczółkiem, nad tym bastionem. Natomiast na północy... Na północy Wedymin zdobywa kolejne jednostki. Tutaj most jest zniszczony. Na razie ta strona może się czuć bezpiecznie. Natomiast Tirshand już powoli upada. Tirshand może sobie pozwolić na tyle, że nic nie może pozwolić. Swoją drogą, nie wiem, czy w zasadzie taka jest etymologia tego bastionu Tirshand, ale według loru Warcrafta w trakcie walki z właśnie protosmoków, z wielkim smokiem, kurczę, nie pamiętam nazwy, tak oglądałem ostatnio niedźwiedzia, to Tyr w trakcie walki stracił rękę. Tyr, jeden z opiekunów, którzy zostali stworzeni przez... Kurczę, teraz nie godów, tylko... O matko. No dobra, tak się dzieje. Ja wiem, co chcę powiedzieć, ale nie mogę znaleźć słowa i to jest właśnie najgorsze. No tymczasem Tirshand upada. No i właśnie tak się zastanawiam, czy to właśnie dlatego, że ludzie odkryli właśnie tą rękę Tyra, czy właśnie z jakiegoś powodu właśnie jest tu nawiązanie do tego. Co się dzieje tutaj? Widzę, że tutaj są jakieś walki. No i tak, Sylvanas wchodzi w Tirshand Monastery i powoli zdobywa kolejne tereny. Niedługo dojdzie właśnie... No i tak, to jest tak. Mardan Holmkeep zostaje powoli zdobywany przez Sylvanas, a zaraz potem przejdą do krasnoludów, które mają tutaj swój mały, mały przyczółek, który jest tuż obok Cult of the Dam. Jezu, jak to śmiesznie wygląda, że to wszystko jest... O kurczę, tutaj cały czas siedziała jakaś walka, ja tego nie widziałem. Krasnoludy są w Ulduarze. Teraz to tylko chwila, żeby przejść na Ulduar. O Jezu, ile tutaj się dzieje. No, niestety ten tutaj przyczółek zostaje zdominowany przez Scourge. Zostaje zdominowany przez FNAF-a. I musi się tutaj jemu poddać. Co się dzieje dalej? Tutaj... O, jednostki fioletowego pomogły tu. Zebrały się niedaleko... Cześć brat. O, no niedaleko jednostek krasnoludzkich. Czekają dzielnie. Nie wiem, czy to im coś daje. Kurczę, krasnoludy mają już 10 punktów kontrolnych, a po prostu nie 12. Czyli jak widać, można swoje wojska i swoją walkę przenieść na zupełnie inny poziom, gdzie Horda nic w sumie nie robi. Czemu nic nie robi Horda? Horda zdobyła parę przyczółków i to sobie odpuściła. Bez sensu. Na dole tutaj nas to nie interesuje. Tutaj później będą musieli się udać do Shadowforge City, żeby przywołać Ragnarosa. Ale to dopiero na 15 levelu przy pomocy Taurisiana. No, a tutaj trolle tracą przyczółek. Niedobrze. Zulaman zostaje niszczony i jeżeli zostanie zniszczone, to bohater, wydaje się, że Zul'jin, będzie już nie do wskrzeszenia. To będzie bardzo bolesne dla naszego ukochanego Altaira, który nie ma już, nie ma Hexa, nie ma Zul'jina i został jedynie Arcticus przy życiu. A on podróżuje wodą. On se podróżuje i będzie raczej zmierzał do jakichś przyczółków, które pozwolą mu się bardziej rozwinąć. Bo w tym momencie jest jedna wielka dupa. Bardzo ładna aura, którą rzucił Ronin z jednostek Dalaranu. Wygląda to niezwykle ciekawie. Bardzo fajne efekty tutaj są. Co jest? Co jest? Aha, no dobra, nadal jest niszczony ten przyczółek. Przejdźmy na jednostki elfów. Tutaj niestety jeden z punktów kontrolnych zostaje
już zniszczony. Silverhand traci kolejną bazę. Sam w zasadzie przyczółek, taki mały punkcik kontrolny, który... A, tak, to jest z Silverhandu, przepraszam. No, natomiast krasnoludy próbują się tutaj bronić. No, próbują, to jest za dużo powiedziane, bo mamy tutaj zaledwie kilka jednostek. Ale mimo wszystko starają się stawiać jakiś dzielny opór przeciwko jednostkom Sylvanas, które są pod dowodzeniem Kena Banaka. Kenan Bakan, no, blisko było. No zostaw, krzyczy Altair pod silnym ostrzałem jednostek Dalaranu. Ale coś mi się wydaje, że chyba się tego nie doczeka. Ogólnie tak zauważam, o, Tyrskan zostało całkowicie zdobyte, został zdominowany. Silverhand, no, ma już tylko jeden swój punkt kontrolny. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. Ja na jego miejscu teraz bym podróżował wraz z krasnoludami i starał się odbudować ten Stormguard. Inaczej będzie naprawdę bardzo, bardzo słaba ze strony, no, bardzo słaba sytuacja ze strony SH, który zakładam, że jego nick jest jakiś inny magiczny. A co się... O Jezu, a co się dzieje tutaj? Sunwell został odnowiony. Bardzo dobrze. Eyes of Kil'jaeden. A? Cóż zrobili Blood Elfy, że teraz macie tego tutaj gościa? Aha, on jest nieumarły. Ale on jest jednostką kogo? On sobie po prostu jest. Aha. A tego nie wiedziałem, przepraszam. Tutaj widzę coś czerwonego. No, Silverhand próbuje się bronić, ale Carpe Diem próbuje go dobić. Zniszczyć go do końca. Wystarczy, że jedna jednostka zacznie atakować Stormguard i już będzie praktycznie bez budynku, który mógłby cokolwiek produkować. A tak to zawsze jeszcze coś jest. Co się dzieje tutaj? O, właśnie, Silverhand próbuje zrobić sobie bazę gdzieś na uboczu, daleko, daleko od przeciwników. No i oczywiście nudzenie, to jest podstawa zdobywania punktów kontrolnych. Innymi słowy, wychodzimy, bijemy, zabieramy, wracamy. No i co, znowu zaraz stracą control point, no i dupa. Znowu Forsakeni zdobyli punkt, no ale no zaraz zostaje zdobyty z powrotem. Więc tutaj nie ma się co martwić. Jednostki powoli zaczynają chyba tutaj przychodzić, a przynajmniej taki miałbym plan. No dokładnie, Arthas Menethil wraz ze swoją armią rusza w kierunku z byłego Tyrskend, żeby zdobyć to. Ale dziwię się, dlaczego Cult of the Dam nie wchodzi przez swój portal. No Jezu, ach te Easter Plaglands. No ale cóż to się dzieje tutaj w okolicy Eripik. Nic się nie dzieje. O, tutaj jest jakoś zaznaczone. Mamy jednego zwiadowcę. Mamy zwiadowcę orkowego, który jest strasznie potężny. Weź te jednostki w niego nakurzają. On nawet połowę HP jeszcze nie stracił. Ja zniszczy to! On to zniszczy! A, nie może tego zniszczyć. A dziwne. No, bij Aleksandra Samurgreina. No ale cóż, no 1000 HP ma ta jednostka, to jest całkiem sporo. W porównaniu do takiego tutaj strzelca, który ma tylko 500. No ale, kurczę, ładne, nawet bardzo ładnie się rozwinął nasz orczy zawodnik. Nasz orczy gracz Kamatur. Bardzo dużo poszedł w ulepszenia. Jednostki mają 2-3, więc to jest całkiem spora pomoc. Co się dzieje tutaj? O! Deathmaw Clan wszedł w podziemia troli. A co to znaczy, że nie będą w stanie wskrzesić Hakara? Chyba, że już wskrzesili. Nie wskrzesili, ale... Ja! Właśnie szansa na przyzwanie Hakara legła w gruzach. Teraz to już moje drogie trole mają... jebane. Że się tak brzydko wyrażę. Hakar poszedł w niepamięć, teraz już w sumie to już nic nie zrobią. Może później będzie jakaś reakcja, ale co z Carpe Diem? Co się tutaj dzieje? Morgoth biega, niszczy właśnie tutaj podziemia. Natomiast Necrosh Skullcrusher sobie stoi gdzieś tutaj w okolicach swojej bazy. Jestem ciekaw,
bo wiedzą, że już na sprzymierze z Hordą nie pójdą. Jestem ciekaw, kiedy zmienią się w Twilight Council, które będzie mogło sobie pozwolić na odrobinę więcej. Będą mogli pójść do Yogg-Sarona, który znajduje się gdzieś tutaj chyba. Jo? Yogg? Halo Yogg, to może tu się znajdujesz, nie? Tutaj jest Skulmes. Tu jest Yogg-Saron, który jest uwięziony. W momencie, kiedy Twilight Council tutaj przybędzie, będą w stanie nawet go ożywić. Będą mogli wykorzystać jego. Masz Hakara? No to jest właśnie to pytanie. To jest to pytanie. Czy masz Hakara? Nie, nie ma. Mogę zrobić. No właśnie chyba nie możesz już zrobić. Chyba, że ja jestem głupi i o czymś nie wiem. Możliwe, że właśnie w tym momencie ja strzelam jakąś gafę. Co tutaj się dzieje? No, nadal jednostki wszystkie tutaj. A może to w ołtarzu trzeba to zrobić? Nie wiem. Ne. Nie wiem, co tu się dzieje. No, natomiast w okolicach Starego Tyrskend jest lekka walka. Są niszczone budynki plagi. No więc Plotelf robi to bardzo, bardzo szybko. Co się dzieje natomiast tutaj na dole? Krasnoludy powoli przemierzają w kierunku różnych terytoriów, zabierając kolejne punkty, kolejne przyczółki. Jestem ciekaw, czy pokuszą się o te elementale, bo to zawsze to jakiś dodatkowy ekspik. Zobaczmy właśnie, jak idzie tutaj naszemu towarzyszowi. O, tutaj na wyspie jednostki Altaira się zgromadziły, tutaj będą robić swoją bazę, tutaj będą zdobywać swoje wszystkie tereny. A co się dzieje tutaj? Dalaran próbuje dzielnie sprawdzić, co się dzieje na terenach północy. Wraz z krasnoludami, które tutaj bardzo, bardzo skutecznie zaczynają przejmować wszystkie control points na całym świecie. Wygląda bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Jak tam Magni? Magni jest tutaj, pilnuje domu. Nie wiem czemu, bo tutaj w sumie nic się nie dzieje. Mógłby się pokusić z lekka o zdobycie paru terenów. Tutaj wojska Kamatura zbierają drewno, zbierają surowce. Kurczę, on ma przerwę? On nic nie robi? Nie wiem, co się dzieje. Wiemy tylko tyle, że zdobywa tutaj okoliczne tereny. I no, na nic nie jest w stanie sobie teraz pozwolić, bo widzę, że tutaj nic się nie dzieje. Tutaj wraz z trollami nic się nie dzieje. No, krasnoludy już tylko sobie wchodzą, zdobywają i ruszają z koksem. No, natomiast Rada Druidów prezentuje chyba Doom Drop. Czy będzie zrzut jednostek? Nie, chyba nie. Tak, jednak jest. Netrezimowie zostali zrzuceni. Deferok, mam nadzieję, że nie umrze głupio, bo to by było naprawdę smutne. Variamatras raz zesało swoją świtę, stawiają tutaj portal. Aha. Zobaczymy, czy zdobędą ten przyczółek i będą sobie pozwalać na coraz więcej. Właśnie, nawet nie wiem, jak idzie naszej Radzie Druidów, kochanej. Tutaj wszyscy Netrezimowie sobie popierdzielają w tej nazad, w tej nazad. Ja w sumie nigdy nie grałem Legionem. Teoretycznie jest to trudne, a niby jest to łatwe. O, właśnie, co my tu mamy? Kolejną sytuację taką, gdzie jednostki elfów ruszają w kierunku... Kurczę, jak ty się nazywasz? Kanabakan. No. W kierunku Kanabakana, żeby zdobyć Andorhal. Co prawda punkt przyczółek został zdobyty, co jest trochę dziwne, bo to tak... Raz jest, raz nie ma, raz jest, raz nie ma, raz jest, raz nie ma. No, nie wiem. To jest trochę dziwne. Tutaj natomiast z portalu wychodzą demony, atakują wszystko, co się rusza. Podłączyłem laptopa, carpe diem. No i co z tego? Kamatur, halo. Czy ty coś robisz? No dobra, biegasz swoimi jednostkami, czyli widać, że coś jednak robisz. Jak sobie radzi Altair, który jest w bardzo kiepskiej sytuacji? Co ty jesteś? Akilzon, aha. Akilzon to jest chyba jeden właśnie z bohaterów, który może przyzwać tak podobnie jak Hakara. Mam w zasadzie to jest możliwość wyboru między Akilzonem a Hakarem, chociaż pewności tutaj nie mam. No, za dużo jest tych eventów, za dużo jest tych informacji, żeby to wszystko spamiętać. No ale widzimy w końcu, że
trolle powoli zaczynają się odbijać, wchodzą na... O kurczę. Już nawet nie wiem, co to jest za przyczółek. To jest napisane control point, więc fajnie. No nic nie powiem tutaj, gdzie wbijają, bo nie mam nazwy. Bardzo smutno. Dobra, a co tutaj się dzieje? Co robi nasz krasnolud? Właśnie, na północy coś się dzieje. Wow, tutaj wrze walka. Tutaj jednostki Dalaranów wraz z krasnoludami zostały otoczone i powoli są doszczętnie wybijane. Z lewej dochodzi coraz więcej jednostek za Ażolny Rób, a z północy z Frozen Throne dochodzą kolejne jednostki. Więc tak naprawdę nasi przyjaciele są w ciężkiej sytuacji, cały czas przywołują samonery elementale, arcane elementale, ale wydaje mi się, że to jest stanowczo za mało, żeby przeciwstawić się w takiej potędze, jaką teraz prezentuje Scourge. Fakt faktem, ma o wiele mniej control pointsów, ma o wiele mniej o wiele trudniejszą sytuację w przeciwieństwie do połączonych sił krasnoludów i Dalaranu, ale jeżeli w tym momencie udałoby się przechylić szale na stronę... Wow! Czyżby Arthas padł? Albo to był zwykły Death Knight. Jeżeli udałoby się przechylić... O, Dalaran Construct, czyli bardzo ładnie sobie poradzili tutaj chłopacy. Ice Weather bardzo dobrze sobie radzi. Prawda, traci powoli punkty kontrolne, bo tutaj trolle sobie chodzą, ale no na drodze staje Devmau Clan, który... Dragonmau Clan, sorry. Który powoli... No Jezu! Powoli odbija się od dna. Cult of the Dam musiał przyjść ze wsparciem, bo praktycznie nie dawał rady sam Scourge. Zobaczymy, czy z tą opóźnioną jednak pomocą dadzą sobie radę. Mamy tutaj pełno jednostek, które walczą ze sobą. Cały czas są przywoływane arcane elementale, które walczą na odległość. Kurczę, wydaje mi się, że brakuje tutaj jednostkom Dalaranu jakichś jednostek na bliski kontakt. Ale dzięki temu, że są tu krasnoludy, co już tak wygląda, że prawie ich nie ma, zostało może Belgian Bronzebeard, Flamebeard, który prawdopodobnie, jeżeli się nie wycofa, to zaraz padnie. Czego byśmy mu nie życzyli, bo to jest jedyna jednostka wsparcia krasnoludzkiego tutaj wraz z Branem Bronzebeardem. Reszta jednostek jest tu martwa praktycznie i nie jest w stanie zbyt wiele zrobić. O, właśnie została rzucona. O matko, nie wiem już nawet co zostało zrzucone. Najgorsze, że nie znam umiejętności tych bohaterów, a jest ich całkiem sporo. Jeżeli Belgian, dobrze mówię, się nie wycofa, to zaraz umrze. O, bardzo dobry heal ze strony Brana. A nie, to nie jest ze strony Brana, to jest... Nie wiem, z kogo strony. No niestety, widzimy, że jednostki Cult of the Damned, sprzymierzone ze Scourge, dają sobie radę. No i przyleciało Naxxramas, które będzie teraz mogło spawnować jednostki, które będą siały. Naprawdę nie lada spustoszenie. Tutaj została rzucona tarcza przez Ronina, ale czy ona długo wytrzyma? Czy oni dadzą radę sobie tutaj? Bardzo ładnie się teleportowali, wycofali. Natomiast Belgian ruszył w kierunku swojej bazy, umykając z pola walki. Tam zostały tam pojedyncze jednostki, ale to tam są już tylko elementale, które ze sobą tutaj walczą i dają sobie całkiem sporo radę. A tu? Nadal jednostki tutaj się zbierają, nic się nie dzieje. Tutaj Eripik zostało zdobyte przez Deadmau Clan. Dragonmau Clan, czemu ja ciągle jestem Deadmau? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry moment. 31 Halo, nie zjeżdżaj mi w dół. 31 minuta na zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że idzie mi trochę lepiej niż w poprzednim filmiku.
Czekam na wasze sugestie, na wasze rady, na wasze propozycje. I tak, zdaję sobie sprawę, że powinienem o wiele bardziej ogarniać eventy, jakie się tutaj znajdą, ale jest to w chuj trudne. Jest to w chuj trudne, żeby to wszystko zapamiętać, bo tego jest dużo. No, zatem serdecznie dziękuję, do zobaczenia i powiedzcie, co byście chcieli, żebym poprawił już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.